Siemano Boże, nazywam się Patryk 2049 i przyszliśmy zobaczyć, przepraszam, zrecenzować dwie popularne pizzerie w tym mieście. Oczywiście z Duńskiej Woli, a oto one, 105 i K2. I przy mi mój drogi przyjaciel z innego innej miejscowości. A oto on, jedyny i niepowtarzalny, Mr. Krycha. Yo, siemano, z tej strony Mr. Krycha. Jak widać, to nie jest Mr. Krycha, tylko to jest jego sobowtór. Mr. Krycha, witam. Tur z innej miejscowości. Przyszedł tutaj też i zrecenzować. Pójdziemy spróbować do pierwszej pizzerii, będzie chyba 105, przepraszam. Jaka 115? 115 to jest chyba tam gdzieś. No. Idziemy do 105 recenzować pizzę. Zobaczymy porównanie. Zobaczymy. Let's go, guys! Lecimy, zobaczymy, czy będzie dobre. Let's go! Jesteśmy właśnie znajdujemy się pod 105 i zobaczymy, jak to smakuje. Lecimy. Czy jest ciekawiej? Let's go! Dobrze, jakie pierwsze recenzje o lokalu, mój drogi? Powiem tak, wystrój jest bardzo piękny, z lat 90. No typowo amerykański, mówię. Typowo amerykański z lat 90. Tu mamy talerze. Tu mamy takie coś, o. Tu mamy już do ozdoby. Do ozdoby. I oczywiście dostaliśmy jeszcze sosy. No właśnie, sosy dostaliśmy. No. Czosnkowej jak... Stosunkowo jak tego, jak w normalnych knajpach. Ketchup i sos pomidorowy i czosnek. Sos pomidorowy. Sos pomidorowy i czosnek. No. Powiedzmy tak, lokal jest bardzo fajny. O, z lat 90. taki typowo amerykański. I to jest, mamy tak, fajny lokal. Pięknie tutaj, o, widzicie tutaj napis. A na naszą pizzę jeszcze czekamy, bo jeszcze ona nie przyszła. No, ale sama estetyka jest bardzo fantastyczna, jest bardzo tak klimatyczna. Czyna? Możliwe, że pizza będzie bardzo pyszna, typowo, no, możliwe, że włoska. No. Ale bardzo długo zapłaciliśmy za tą pizzę. Ale za 60 centymetrów. No właśnie. I zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ciekawe, jak będzie smakowała ta pizza. I teraz zobaczymy. Musimy poczekać. Gigantyczny olbrzym. 60 centymetrów. Robi wrażenie. Taki potwór! Jak widzicie, jest ogromna to pizza. Ogromna. Jest ona podzielona na kawałków. Ile dokładnie, mój drogi? 60 cm kawałków. Ale nie, 60 cm to jest cała pizza. A ile jest ukrojonych? Dobra, to się przyspieszymy, tam pierwszy robimy. 19 kawałków jest ta pizza zrobiona. Czyli podzielona na 4, to wszyscy się najedzą. Wszyscy się najemy po 4 kawałki. Zaraz spróbujemy. Chcę spróbować tego potwora. I co powiesz, mój drogi? Pizza jest bardzo dobrze doprawiona. Dużo w niej jest takich, o, pieczarek. Czuć smak oregano. Po prostu powiem mi, że jest bardzo dobra. Polecam tutaj wpaść, sami ocenić tą pizzę i dajcie znać w komentarzu, jaki mamy lokal przetestować kolejny. Dobrze, próbujemy tego wielkiego olbrzyma. Bellissimo. Pychota, pyszota, pychota. Najbardziej tutaj wyczuwać oregano. I też tutaj nie zostało mocno przyprawione tutaj oregano. I jak na coś, jego jest bardzo dobre. Za taką cenę, i jeszcze za 60 metrów. Zaraz zobaczymy kolejny lokal. Według mnie polecam, chyba trzeba tutaj zacząć wybrać. I powiedz mi, mój drogi Mr. Krycho młody, co tu możemy zjeść pysznego? Tu mamy tak. Byliśmy w lokalu pizzerii 105. I bardzo, bardzo fajny klimat, oczywiście wszystko było fajnie, pizza. Był amerykańskim stylem. Amerykański styl z lat 90. Polecam wam pizzę ludową tam. Bo to jest najbardziej popularna pizza. No ser, właśnie. Szynka, oregano i nie pieszarki. Było szynki. A, to ja zjadłem szynkę. To nie było szynki, to było tak. Pieczarki, oregano, ser i coś jeszcze. No, ta pizza, na pewno ją polecamy, żebyście spróbowali samemu. No, a teraz spróbujcie. Idziemy do K2. Do K2, okay. Let's go! See you later! Coming soon! Wracaj tu! Mam cię! Byliśmy w 105, a teraz idziemy do... K2! I zaraz zobaczymy, jak to smakuje. Chodźcie! Czyli zobaczymy, jakie są smaki. Tytufy na pizze. Bardzo fajny lokal dosłownie. Taki perfekcyjny. I czekamy teraz za pizzą. Normalnie typowa pizzeria, powiedziałbym ci, mój drogi Mr. Krycho. No, dokładnie tak.
No fajnie wygląda. Najśmieszniejsze są te kartony na górze. No i nie jest źle. Kartony są najśmieszniejsze, nie? Rzadko się zdarza, żeby były kartony na górze. No jak widzicie, mamy przyrzekną pizzę z frytkami i zaraz będziemy jej próbowali. No mamy pizzę z frytkami i próbujemy jej. Taka pychota. To jest przepyszne. Panie Mr. Krycho. Krycho, jak pan ocenia tą pizzę? Bardzo dobrze. Dużo solonych frytek i serowa. Bardzo dobra. Polecam. Wpadajcie, kupujcie ten zestaw. I pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów. No panowie, co my możemy tutaj powiedzieć? Co my możemy walczyć? Te walki były wyrównane. Piękny smak. No kontra jest... ceny. No właśnie. No i co powiedz nasz, powiedz mi, Mr. Krycho, co, do której pizzerii się najlepiej udać? Najlepiej do tej, bo tam jest połączenie między pizzą a frytkami, czyli frytko pizzę. Chodzi mu konkretnie o K2, pani Mr. Krycho. O K2 właśnie, o. Ale według mnie oba są świetnymi gastronomicznymi specjałami, ponieważ chociaż że K2 ma troszeczkę droższe ceny niż na przykład, w którym mieliśmy za 60 cm, mieliśmy większą pizzę, za mniejszą cenę. To tak, to różnią się to inne smakami. Na przykład była tam pizza z duńsko-włoska, była tam pizza z frytkami, którą myśmy próbowali. Ona była przepyszna. No przepyszna, perfekcyjna. A żadnej pizzerii tego nie ma. W ogóle żadna z pizzerii czegoś by nie zrobiła. Według mnie oba mają remis. To są przepyszne pizzerie. Polecamy wam je samemu zajrzeć i spróbować. Powracamy już do was w kwietniu, powracamy. Może najprawdopodobniej będzie odcinek kolejny w kwietniu, taki typowo. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę lajka, w górę, subskrypcję. Subskrypcję, jeśli oczywiście robicie taki content. Więcej łapek w górę następnie i na razie, cześć.